Siemaneczko wszystkim, witam was w kolejnym odcinku zbieracza, rozbieracza Jacka Recyklera. Gdyby ktoś się pytał, co ja dzisiaj robię, to wziąłem się za odpalanie styków. Materiału mam kilo 600. Są tu większe, mniejsze styki. Rozebrałem wszystkie styczniki, które zgromadziłem w ciągu tygodnia ze złomowiska. Jest niedziela rano. Siedzę sobie i odpalam. W zasadzie dopiero zacząłem. Sorry za fajkę. Odpaliłem na próbę sobie kilka większych. W zasadzie dopiero raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Te kwadraciki są bardzo fajne. Zobaczymy, ile waży jeden. Sorry za bałagan, ale tu tak musi być. 0, 0. Jeden kwadracik, 2, prawie 9 grama. Także myślę, że będzie fajny wynik z całości. Jeśli mi się uda dziś to ogarnąć, to z pewnością pochwalę się wynikiem. Nie wiem, czy starczy mi prądu, w zasadzie gazu. Tak mówię. Jeśli zbraknie, to zbraknie. To nie będzie tego dzisiaj. A jeśli starczy, to będzie dzisiaj wynik. Dobra, ja sobie działam dalej. No i powiem wam tak. Ja jestem już po zabawie z odpalaniem. Tu jest cały surowiec, materiał, który odpaliłem. Powiem wam, że to troszkę mi zajęło. Z przerwami, powiedzmy, że około 2 godzin. Także zabawa była przednia. Wszystkie styki mam w dwóch kubeczkach, bo moja waga nie sięgnie powyżej 100 gram. No chyba 130, a liczę, że tego jest troszkę więcej jak 130 gram. Także zobaczymy razem. Łączmy. 0 na wadze. Pusty kubeczek waży 1,75 g. Przyjmijmy, czyli że 2 gramy. Zobaczmy pierwszy pojemniczek. 87 gramów. Odjąć 2. Przyjmijmy 85 gram odpalonych styków. Drugi pojemniczek przyjmijmy, że 90, czyli 165 przeszło gram z kilograma 600, czyli jakieś 10%. Myślę, że świetny wynik. Do tego mamy tu troszkę miedziuszki, troszkę mosiądzu i było jeszcze troszkę styków do wydłubania. Ale to już jest niewielka ilość. To ja sobie to ogarnę któregoś innego razu. Styczki w kubeczkach. Super wynik przy niedzieli. Super zabawa. Wiecie, co trzeba zrobić, jeśli się podobało. I zapraszam do następnego. Hej!